To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Coś z niczego, to tytuł mojej książki, w której pokazuję przedsiębiorców, którzy stworzyli coś z niczego. I taką osobą jest niewątpliwie Wojciech Machnik, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kilku Twoich projektach, które rzeczywiście zrodziły się z niczego. Pierwszy to Biuro Podróży. Dwa słowa o nim. Biuro Podróży to był taki pomysł na odejście z korporacji, ponieważ po 12 latach zmęczyłem się pracą w korpo i stwierdziłem, że stworzę, tak jak wspomniałeś, coś z niczego. Więc najpierw powstał projekt, taki de facto strona blogowa, która miała pokazywać zdjęcia, natomiast czasem przekształciłem to w Biuro Podróży, które na podstawie moich doświadczeń, na podstawie miejsc, do których jeździłem, a zaczęło proponować klientom zarówno korporacyjnym, jak i detalicznym takie ciekawe miejsca na ziemi, które ja zobaczyłem, które chciałem, żeby inni też zobaczyli. No i tak 4 lata z sukcesem udaje mi się ten projekt realizować. Ale to nie jedyny projekt, który tworzysz. Lubisz biegać, postanowiłeś z flagą Polski przebiec wszystkie maratony na świecie? No, maraton w każdym kraju na świecie, dokładnie tak. To jest z kolei taka spółka siostrzana, bym powiedział, bo to jest połączenie dwóch pasji, czyli tej biegowej i tej podróżniczej. Czyli to jest taki maraton tour, to jest nowy twór, powiedziałbym, który do tej pory nie za bardzo był oferowany, bo mało jest takich firm, które w ten sposób chciały promować swoje usługi, które chciały z takimi klientami jeździć. Więc ja na pewnym etapie, też 4 lata temu, zobaczyłem pewną niszę, będąc na maratonie w Marrakeszu w Maroku. No i dostałem dużo pytań tak naprawdę, która firma to zorganizowała, jak było z tymi miejscówkami, prawda, na te maratony. Więc zacząłem się tym też interesować, zacząłem współpracować z organizatorami maratonów. I z czasem też z połączenia tych dwóch pasji powstał Travel to Run, z kolei, czyli spółka siostrzana, która tylko jest dedykowana właśnie do wyjazdów na maratony. Gdzie możemy z Tobą pojechać? Może najpierw w Biuro Podróży, dokąd, a później maratony. Jeżeli chodzi o Biuro Podróży, to im dalej, im mniej komercyjnie, tym lepiej, bo wartość cała, która wynika właśnie z pokochajpodróży.pl, to jest oferowanie takich unikatowych programów, których tak naprawdę szablonowe biura no, nie oferują, więc ja staram się właśnie z mojego doświadczenia podróżniczego z tych prawie 130 krajów, w których byłem, wybrać te takie perełki i zaproponować klientom miejsca, które mnie osobiście urzekły, które uważam, że były w jakiś sposób fascynujące, do których, tak jak wspomniałem, nikt nie jeździ. Więc im dalej, im bardziej egzotycznie, mniej komercyjnie, tym lepiej dla mnie, tak? A jeśli chodzi o maratony? Maratony to jest bardzo szeroki temat, ponieważ jest wiele maratonów, które mają bardzo limitowane miejsca, więc ja starałem się współpracować do tej pory właśnie z tymi maratonami, zwłaszcza World Marathon Majors, czyli tam, gdzie jest bardzo duże obłożenie, gdzie są losowania, gdzie te wyjściówki ciężko dostać, więc tam na pewno można pojechać. Natomiast też szukam takich fajnych, ciekawych miejsc, nie tylko podróżniczo, ale też biegowo, bo jednak biegacz zwiedza świat z zupełnie innej perspektywy, więc na przykład też jest Antarktyda, w zasadzie maratony na wszystkich 7 kontynentach. Nie ma limitu, nie ma jakichś, nie wiem, ograniczeń. Po prostu, jeżeli znajdzie się grupa, to jestem w stanie wszędzie z nimi pojechać. Pod warunkiem, że jest to maraton. Jaki jest przepis na to, żeby stworzyć coś z niczego? Myślę, że przede wszystkim to jest pasja, która musi być, bo jeżeli masz w sobie, wiesz, tą energię, determinację i wiesz, samego siebie, to cię wiesz, kręci, to cię motywuje, to jesteś w stanie też tym zarazić ludzi, jesteś w stanie też zachęcić ich do tego, żeby z tobą pojechali, bo jak tego nie ma, jak nie ma wiesz sobie takiej energii, nie jesteś takim płonącym żarem, który wiesz, pociągnie ludzi za sobą, to z tego nic nie będzie. Natomiast później to jest wszystko trudna praca tak naprawdę i to jest dużo energii, dużo determinacji, zaangażowania. Te wszystkie czynniki gdzieś tam się składają na sukces. Myślę, że tak pokrótce chyba, bo to można było pewnie długo opowiadać, co się na to składa, ale to chyba te główne. No i satysfakcja później z tego, jeśli udaje nam się realizować cele. No, ty możesz śmiało powiedzieć, że wiele tych celów, które sobie założyłeś w biznesie, udało się zrealizować. Tak, to jest, wiesz, to jest najfajniejsze właśnie, jak ktoś przychodzi na mecie maratonu i mówi, kurczę, dziękuję ci strasznie, bo to było moim marzeniem, żeby pojechać na przykład do Bostonu, albo na Antarktydę, albo jeszcze gdzieś na takie dalekie miejsce, gdzie nie miał koncepcji, nie potrafił tego zorganizować, a ja po prostu to zrobiłem, nie? Więc myślę, że tak, że wdzięczność ludzi to jest coś fajnego i to tak naprawdę, wiesz, później się takim trochę marketingiem szeptanym dalej kręci, tak 4 lata cały czas na rynku i cały czas do przodu. Jak możesz pomóc innym? To przede wszystkim to jest trochę takie spełnianie marzeń, tak bym nazywał, tak? Bo
zgłaszają się osoby, które w jakiś sposób same nie potrafią sobie zorganizować wyjazdu i potrzebują wsparcia w tym zakresie, potrzebują całej logistyki tej podróży i szyjemy na miarę takie wyjazdy, więc po prostu wiesz, każda oferta jest de facto indywidualna. Ja nie działam szablonowo i staram się do każdego podejść w taki sposób, żeby spełnić jego oczekiwania, a one są przeróżne, więc ile osób, tyle oczekiwań i każdemu staramy się w indywidualny sposób pomóc. Bardzo dziękuję, Wojtek Machnik, który zachęca Was do tego, żebyście podróżowali. W dzisiejszych czasach koronawirusowych? Też się da. Wiesz, ja wróciłem przed chwilą z Łotwy, no teraz jestem chwilowo w Warszawie. Natomiast za miesiąc startuję do Afryki, mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Wiesz, no, jest trudno, bo to się wszystko dynamicznie zmienia, te restrykcje są wprowadzane czasami z dnia na dzień, więc no, trzeba zachować bardzo szczególną ostrożność i to nie jest taki no, dogodny czas do podróżowania, ale też nie jest tak, że się nie da. To na zakończenie proponuję, żebyśmy jeszcze obejrzeli rozmowę ze studia, którą nagraliśmy jakiś czas temu, jak jeszcze prowadziłem studio Słodki Live, właśnie o tych podróżach, w których zdobywa się maratony. Jeśli pozwolisz, to teraz sobie obejrzymy. Nie ma problemu. Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Wojciech Machnik, Travel to Run. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Cieszę się, że przybiegłeś do naszego studia, ale może od początku. Czym się zajmujesz i co to ma wspólnego z tym medalem, który tutaj na naszym stole leży, ale też widzimy go na telebimie? Tak, od jakiegoś czasu zacząłem uprawiać biegi i po jakimś czasie przebiegłem swój pierwszy maraton i to było taką inspiracją, żeby spróbować zrobić coś, czego tak naprawdę nikt nie robi, czyli spróbować organizować takie wyjazdy na maratony. I zaczęło się od biegania w Polsce, a z czasem zacząłem podpisywać umowy właśnie z maratonami zagranicznymi. I w tej chwili no, zaczynam się specjalizować właśnie w wyjazdach na maratony zagraniczne. Podróżujemy, żeby biegać, tak nazywa się Twoja firma. Czy ja dobrze rozumiem, że organizujesz wyjazd turystyczny za granicę, po to, żeby tam pobiec, ale jak to wygląda? To jest tylko bieganie, czy nie? Śpicie w hotelach, zwiedzacie tak, miasto? Tak, to jest taka forma aktywnego zwiedzania, powiedział, bo na jakimś czasie tak naprawdę Polacy lubią aktywnie spędzać czas. To jest takie moje spostrzeżenie i dlatego właśnie ten projekt powstał. I to jest taka odpowiedź na to, żeby połączyć właśnie coś aktywnego i jeszcze oprócz tego pozwiedzać. Czyli zazwyczaj jest tak, że nie tylko jedziemy na maraton, ale oprócz tego ten maraton jest jakąś małą częścią, bo to zajmuje mniej więcej 3-4 dni z przygotowaniem, przebiegnięciem. Natomiast oprócz tego zwiedzamy, na przykład jak do Stanów jeździmy, to zawsze są parki, jak jeździmy do innych miejsc, to zawsze szukamy czegoś, co jest dookoła i łączymy to w taki, nie wiem, tygodniowy, dwutygodniowy program. Dlaczego akurat ten rodzaj działalności? Bo to jest dosyć niszowy sektor, jest bardzo mało firm, które się tym zajmują. Ja się wzorowałem na partnerach z Zachodu, z którymi najpierw zacząłem współpracować, potem sam zacząłem podpisywać umowy z maratonami i tak doszło do tego, że mam takie marzenie, żeby stworzyć największego w Polsce właśnie takiego tour operatora, który zajmuje się właśnie sektorem tej turystyki aktywnej, szczególnie biegowej. Każda firma ma za zadanie pomóc innym, jak Ty to robisz? To wcale nie jest takie proste, żeby dostać się do tych maratonów, bo tam zapisuje się bardzo dużo osób. Kolejka, czasami ja znam osoby, które po 5-6 lat czekają, więc przez to, że ja podpisuję umowy, mam pakiety, które mogę później odsprzedać, pomagam właśnie tym osobom realizować marzenia, pomagam im otrzymać między innymi właśnie taki medal, jeżeli uda im się ukończyć cały cykl. Także to jest taka moja wewnętrzna satysfakcja i niesamowita pomoc właśnie dla tych ludzi. Gdzie odbywają się te wyjazdy? Do jakich krajów, do jakich miast? Jeżeli mówimy o szóstce Majorsa, no to są wyjazdy 3 razy do Stanów, Tokio, Berlin i Londyn. Natomiast oprócz tego też na przykład na początku czerwca biegliśmy na Arktyce, także takie niszowe maratony, będziemy biegli na równiku. Ja robię taki projekt, że chciałbym pobiec w każdym kraju świata, tam gdzie jest maraton, więc tak naprawdę nie ma granic, nie ma limitów. Tam gdzie klienci chcą pojechać, tam jesteśmy w stanie takie wyjazdy zorganizować. Rzućmy okiem w takim razie na zdjęcia z biegów. Tak, to są pamiątki z właśnie maratonów, które ukończyłem w ramach cyklu World Marathon Majors. Tak, to już są te finisze, gdzie już jest ta radość ogromna. Ja zawsze jak przybiegam, zawsze w ogóle biegam w koszulce z barwami narodowymi. A na mecie zawsze wyciągam taką wielką flagę i ten finisz jest taki zawsze spektakularny. Takie moje marzenie z młodości, bo zawsze jak oglądałem, pamiętam jakieś igrzyska czy jakieś duże olimpiady, gdzie była nasza reprezentacja narodowa, to takie zawsze chciałem tak wystąpić w takich barwach. No i to jest taka trochę namiastka realizacji właśnie marzeń z przeszłości. To Stany? To jest Chicago, tak. Chicago.
Tak, to jest cała historia tak naprawdę, która zabiera nas do różnych miejsc i właśnie to jest najpiękniejsze w tym bieganiu i zwiedzaniu, że oprócz tego, że poświęcimy 2-3 dni na maraton, to jesteśmy w zazwyczaj fajnych miejscach, bo i Nowy Jork, i Boston, i Chicago, czy Tokio. To są naprawdę bardzo fajne miasta, gdzie zawsze jest coś ciekawego do zobaczenia. I czasami nawet, ja myślę, że w tych niektórych miastach to w ogóle byśmy do nich nie pojechali, gdyby nie to, że na przykład jest maraton. Więc to jest też jakby taki inny argument po to, żeby właśnie pojechać, coś zobaczyć, pobiegać i pozwiedzać. Tu widzimy ten medal. Kto może dostać ten medal? Taki medal jest tak naprawdę nagrodą za ukończenie całego cyklu, czyli za każdy z tych 6 maratonów dostajemy osobny medal, natomiast w momencie jak kończymy cykl, to zgłaszamy organizatorowi, że kończymy i na końcu na mecie dostajemy dodatkowo taki 6-star finisher medal. Kolejne zdjęcie. Tak, to było w momencie, kiedy ja już odbierałem ostatni maraton w Londynie, jak biegłem, to właśnie na ścianie tam można się podpisać, przekazać jakieś swoje emocje i też podpisałem się na tej ścianie właśnie w Londynie ze wskazaniem tam, gdzie kończyłem. Tak, i to jest piękny finish, piękna pogoda. Tydzień wcześniej biegliśmy w Bostonie i był najbardziej chyba zimny maraton w ogóle w historii, potem tydzień później był drugi ekstremum, najbardziej gorący maraton w historii w ogóle w Londynie. Także no, te warunki czasami, oprócz tego, że podróżujemy, zmieniamy strefy czasowe, trzeba brać pod uwagę odespanie tego jetlagu i wiele innych rzeczy, no to jeszcze pogoda czasami nie ułatwia. No i tu coś... Tu też Wielka Brytania. Tak, to jest właśnie finish, czyli coś, na co czekałem prawie dwa lata mi to zajęło, żeby ukończyć ten cały cykl. I zdjęcie na ściance, także... Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to właśnie w uzyskaniu takiego sześciopaku jesteśmy w stanie jak najbardziej pomóc, ponieważ mamy umowy z tymi maratonami, mamy umowy różne partnerskie, więc co roku organizujemy wyjazdy i po prostu z nami maratończycy podróżują. Czy każdy może przebiec, czy trzeba się do tego przygotować w jakiś sposób? No, każdy we własnym zakresie musi się oczywiście przygotowywać, tak? My organizujemy tylko wyjazd, natomiast no, cały ten trening, zazwyczaj 2-3 miesięczny, bo tak mniej więcej to wygląda, każdy organizuje we własnym zakresie, tak? I już po prostu na wyjazd to się jedzie przygotowanym. Czy taki wyjazd, jeśli jest organizowany, to możemy od razu skorzystać z tych 6 krajów, w których odbywają się te maratony, czy to jest tak, że możemy tylko wybrać sobie jeden? One się odbywają w różnych częściach roku, więc za każdym razem jedziemy na jeden maraton, bo czasami to jest kwiecień, czasami to jest luty, czasami to jest październik czy listopad, więc zazwyczaj nikt tego nie biega w ciągu roku, tylko raczej to się rozbija. Poza tym no, jest dostępność bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o pakiety, więc jeżeli udaje nam się uzyskać pakiet, bo to albo jest losowanie, albo... Czyli to nie jest tak, że... Tak, to nie jest tak, że pobiec, że ktoś, kto chce pobiec, to pobiegnie, tak? Bo mówię, losowanie to jest trudna rzecz. W Londynie rekordowy był w tym roku maraton, 414 tysięcy się zapisało, a miejsc jest 40 tysięcy. Liczymy jeszcze właśnie cele charytatywne, pakiety tour operatorskie i inne pakiety, które już są poza losowaniem, to szansa jest bardzo nikła. Więc tak jak mówię, niektórzy czekają po 5-6 lat albo jeszcze dłużej, żeby wystartować. Niesamowite. Wyjazdy szyte na miarę? Organizujesz coś takiego? Tak. Oprócz tego, że zajmujemy się turystyką aktywną, bo w wielu korporacjach są tak zwane kluby biegacza i one właśnie lubią pojechać sobie właśnie i pobiec w ramach takiej aktywnego spędzenia czasu. Natomiast dużo korporacji organizuje też wyjazdy, które są za wyniki, wyjazdy motywacyjne, takie specjalne eventy. I właśnie przez to, że jesteśmy bardzo elastyczni, przez to, że potrafimy zrobić event praktycznie w każdym miejscu na ziemi, no, współpracujemy z coraz większą liczbą firm i ten dział też się nam bardzo mocno rozwija. Jeśli decydujemy się na taki wyjazd maratonowy z Tobą, to jakie warunki panują podczas takiego wyjazdu? Czy to jest przelot? Jakie są hotele na miejscu? Czy śpicie, nie wiem, w namiotach? Jak to wygląda? To wszystko zależy od grupy i od miejsca przede wszystkim, bo są tak naprawdę wyjazdy, gdzie śpimy w hotelach, bo w różnych krajach to różnie cenowo wygląda, prawda? Więc budżet, zarządzanie budżetem to jest bardzo ważna rzecz i to zależy, ile grupa chce przeznaczyć na taki wyjazd. Na przykład na Arktyce spaliśmy w takich guesthouse'ach, bo tam tak naprawdę te hotele wszystkie są takie drewniane, specyficzne. Natomiast jak jeździmy po Stanach, to śpimy w motelach, bo jest mocno klimatycznie. A w innych krajach śpimy w 4-5-gwiazdkowych hotelach. Wszystko zależy od grupy. Jesteśmy bardzo elastyczni w tym zakresie. Jak duże są grupy? Jeżeli chodzi o maratony, to są grupy kilkunastoosobowe, bo jednak po pierwsze to jest drogi wyjazd, bo te maratony są no, dosyć kosztownym hobby. Jeżeli chodzi o grupy incentive, no to od 15 do w zasadzie nawet 40 osób. Także to też wszystko zależy od specyfikacji, od miejsca. Gdybyśmy zdecydowali się na taki wyjazd z Tobą, z jakimi kwotami musimy się liczyć? Ile musimy przeznaczyć na taki wyjazd, żeby mieć ten dolot, nocleg, wyżywienie?
No to zależy, bo czasami jest tak, że zgłaszają się osoby, które chcą zakupić tylko sam pakiet, więc to jest od tam kilku tysięcy, powiedzmy, wzwyż. Jeżeli ubieramy to w wyjazd, to już potrafi być czasami nawet, no nie wiem, 7, 8, 10, 15 tysięcy, to zależy od kraju. A grupy incentive to tak naprawdę tam nie ma górnego limitu, bo możemy zrobić, byliśmy już w Boliwii, robiliśmy zipline, downhill, różne rzeczy, które tak naprawdę ten koszt podnoszą, więc tak naprawdę im więcej takich smaczków wrzucimy do programu, tym ten program będzie droższy po prostu, ale też ciekawszy. Gdzie znajdziemy informacje? Polecam moje strony travelturan.pl, polecam pokochajpodróże.pl. Tam są wszystkie informacje. Zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Na zakończenie jeszcze szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Skąd czerpiesz energię do działania? Ja jestem niekończącym się wulkanem energii, także bieganie pomaga mi rozładowywać tą energię, także ja sam się nakręcam, sam się motywuję i mam w sobie taką wewnętrzną determinację i myślę, że to powoduje, że działam i mam sukcesy. Gdy osiągam sukces? To jestem mega zadowolony i buduje mnie to na przyszłość. Ludzie są dla mnie? Najważniejsi, tak? Bo gdyby nie ludzie, to by nie było tego, co robię. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wojciech Machnik, Travel to Run, twórca niesamowitych wyjazdów maratonowych, dzięki któremu, no dzięki sobie tak naprawdę, ale swoją pomocą można zdobyć taki piękny medal. Ilu miejsc? Dwa, cztery, sześć. Sześciu miejsc. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.